Małpa Rolex. Max 9000. Sptosarian 123. Jezu, ale wy się spuszczacie. Normalnie jak psy w stadzie. Jeden rzuci minusem i co by się nie napisało, to wyrok został wydany. Jestem głupią p... Małpa XD. Tacy jak wy to jedni z tych, co zawsze dołączali się, jak ktoś się z kogoś naśmiewał w szkole, byle tylko dołożyć swoją cegiełkę piętnowania kogoś, skoro i tak już cisną bekę. Boże, jak śmiesznie. Pocytujcie jeszcze parę moich wypowiedzi i pośmiejcie się grupowo. A o co mi chodzi? O to, że przeraża mnie to, że ludzie budują ogromne platformy olejowe, bomby atomowe, budynki mające setki metrów, ale są sytuacje, jak ta, gdzie pozostają bezsilni. Cały świat ogląda, jak ludzie uwięzieni w jaskini nie mogą jej opuścić. Pomimo rozmachu ludzkich osiągnięć niewiele da się zrobić w pozornie, porównując do reszty osiągnięć, prostej sytuacji. Nie śledzę sprawy godzina po godzinie, ostatnie co czytałam to, że akcja ratunkowa potrwa do września, czym więc by to było jak nie bezsilnością. Przed chwilą dopiero doczytałam na głównej, że już niektórych chłopców wyciągnięto. To wspaniała wiadomość. Wciąż jednak szkoda, że jeden z nurków stracił życie.